widocznie dzieciąteczku naliże. 75 lat to ogrom czasu, ogrom ludzi, ale w ten jubileuszowy dzień za wszystkich tych, którzy wtedy wysłuchiwali tego dekretu, za nas, tutaj dzisiaj zgromadzonych, pragniemy modlić się o tą głęboką wiarę, o głęboką nadzieję, ale nade wszystko o głęboką miłość do tej wspólnoty parafialnej. Dziś same nasuwają się wyjątkowe słowa Ojca Świętego Jana Pawła II. Polsko, umiej być wdzięczna. Pragniemy zapewnić, że dołożymy należytej staranności, aby słowa umiłowanego świętego papieża zawsze stanowiły drogowskaz i precyzyjny kierunek w naszym podążaniu z Chrystusem i do Chrystusa. To niezwykle istotny, ważny i z pewnością niezapomniany dzień w naszej wspólnocie parafialnej. Ta szczególna uroczystość uświadamia nam ponadto, że pragniemy być Kościołem, który gromadzi się przy ołtarzu i z tego ołtarza, jako niewyczerpanego źródła, czerpie swą moc i wewnętrzną radość serca. Chwała na wysokość, na Bogu. Siedemdziesiąt pięć już lat. Dziękujemy Bogu za wszystkich duszpasterzy, proboszczów, wikariuszy, którzy tutaj z tak wielkim poświęceniem głosili Słowo Boże i byli szafarzami najświętszych sakramentów, byli znakami obecności Chrystusa pośród nas. Dziękujemy za tych wszystkich, którzy z wiarą przyjmowali świadectwo Słowa i sakramentu. Chwała na wysokość, chwała.